Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj idziemy zobaczyć, bo przyjechał wczoraj nowy cielak, ale wiadomo, nie nagrywałem. Jałoszka, limuzę. Tak jak już mówiłem, zabędą 3 sztuki na razie i dokupiliśmy, udało się, idę Wam pokazać. I już tam skończyliśmy wszystko, jutro będziemy je brać, przeprowadzać. Tam już na dwór, ale mówię, dzisiaj Wam pokażę i finisz płotu. O. Stoją 3. To jest właśnie nowy, kupiony cielak. On powiem, chuda jest, ale wysoka. No, nie wiem jak to tam. Odżerały ją, czy coś. No, nie wiem sam. No, miejmy nadzieję, że się poprawi, będzie rosła. Przepraszam, byczek się urwał. Dzisiaj po szopie latał, to wam powiem, skikał, chciałby iść na dwór. Tutaj to ten byczek będzie do sprzedania, miał przyjechać, ale chyba poniedziałek go zabierze jednak. No bo co tam, nie zdążył w tym tygodniu, ten co zawsze, co widzieliście, nie wiem, ma ze 600, jak mówicie, może i ma, no zobaczymy, no dobra. Pokazałem mu jałoszkę, teraz idziemy zobaczyć, jak płot jest zrobiony. Dzisiaj ładna u nas pogoda, do południa trochę tam wiaterek był, licho, nic, bo ciężko się zamyka, by trzeba nasmarować. Nic, ile nagrywałem, jak płot żeśmy robili, no bo nie miałem tak telefonu ani czasu, to też tak wiadomo, wyjazdy to tamto, wiecie jak jest, no dobra. Widzimy się za chwilę. Widzicie, już żeśmy doszli. Tak wygląda właśnie brama. Drewniana z takimi spratkami. Tutaj po gruba blacha jest z tego na 3. Tutaj na tym się będzie otwierać, kręci. To tam tutaj będzie tylko ciągnik raz na jakiś czas na miesiąc wyjeżdżał i to tylko tyle. To tam, no co tam. Nie będzie tak źle. O, tutaj jest właśnie bramka. Żeby wjechać taczkami, sianem czy z czymś. O, ciężko się jeszcze otwiera, bo to haczy nieraz o to, ale dobra, lepiej cięży niż. Już jest tutaj poprzygotowane. Woda już nalana. Tutaj o, już jest zrobione. Jak widzicie, o. Deski podawane. Mówiłem na górę, o. Na razie mokro, nie siejemy, nic, sporze, bo pada, pada, pada. No i co tam? Poniedzieli nadałem pogodę, to może się zasieje. Tak jak widzicie, o. Deski podawane do obkoła. Tak jak już mówiłem. Jutro będzie wpuszczanie już do szopy. O, tutaj było pęknięte. Żeśmy dali taki płaskownik, skręcili, teraz sztywno jest. W środku już jest też słomą podścielone, przygotowane. Tok, jak już widzieliście, był. O, teraz tutaj jeszcze zostanie dosiana taka ta drapka zrobiona, ale to już praktycznie już finito. Jutro wam pokażę, ja będziemy je tutaj. Jak będę już chodzić, bo nagania to wiadomo, no nie będę, bo. No bo muszę cielaka brać i pomóc tutaj nagonić. To wiecie jakie. No dobra, otwieramy, tutaj jest bramka, zaraz wam pokażę też o co chodzi. O, kotek z nami. Wszystko jest tak to praktycznie porobione. O, bramka jest. Tutaj z tej szopy będziemy, tutaj będziemy mieli ospę. Będziemy wychodzić tędy. No i tam po prostu do tego się wsypie do tego toczka. No i o, i tak to właśnie wygląda. O, tak się zamknie. To się właśnie zamknie do samego końca. O, no dobra. Miejmy nadzieję, że nie narozrabiałem i nie wyjdą. A jeszcze chciałem wam się zapytać, dajcie znać w komentarzu, lepsza jakość czy nie, bo kupiłem nowy telefon i chciałem się was zapytać, czy lepiej nagrywa ten czy tamten telefon. Dajcie znać w komentarzach, ja na wszystkie na pewno czytam komentarze. Jaś kotek. Czytam komentarze. Bardzo jest mi miło. Za wszystkie dziękuję. Kurde, coś wypadło. Dobra.
No, no na razie to tam dzisiaj cielaku nie ma, to tam aby tak tego, a później się wiadomo trochę ile się da. No dobra, widzimy się później. Jutro będziemy cielaki naganiać. A, jeszcze muszę sprawdzić przy ciągniku, ale to już jutro. Jeden widz mi podpowiedział, żebym sprawdził, czy czasami się nie poluzowały śruby od kołów tylnych, to na pewno to sprawdzimy. No dobra, widzimy się jutro. Witam was kolejnego dnia. Już właśnie cielaki są przyprowadzone. Byczek wam powiem, zapierał się, nie chciał iść ze szopy na lineczkę i tutaj przyprowadziliśmy wszystkie trzy. O, nowa jałówka też lata. Jerenka nazwaliśmy, ona najbardziej, najlepiej szła z nich wszystkich. O, tamta co leży. Tamta co leży, jak widać, nam się zerwała, bo zaczęła podskakiwać, puściliśmy, linkę nam się wyrywała, no i niestety wyszła poza zagrodę, niestety nie doszła i nam latała po polach, po tego 3 godziny latania, żeby kolega nie pomógł, bo do nich tam poleciała, to bym byli jej nie złapali, a to jak się dzikie rozpędzi, to już wam powiem, że to na oślep leci i z rogami by cię mogło staranować zabić nawet. A jak tak, to w zagrodzie tutaj to takie spokojne, nic nie robią, nic. Nie mówię, tak wyjdzie poza zagrodę, szopę czy coś, no to wtedy to się dzikie staje. Ja złapaliśmy całe szczęście po 3 godzinach. Jest już dzisiaj ładny dzień, ale wiatr jest, mam nadzieję, że mnie słychać. Tam mają wodę, tam mają siano, trapkę jednak z tamtej strony, ale to wam pokażę, jak będziemy, kiedy do nich wejdziemy, to wam pokażę. No kto mówi, jak jest, że już finisz, koniec w końcu, wypuściliśmy na dwór, nie chodzą, a jutro będziemy siać, to na pewno będzie z tego filmik. No dobra, mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba. I widzimy się już w kolejnych odcinkach, a co będziemy dalej robić, to zobaczymy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się.